Proszę Państwa, to znowu my. Jesteśmy dla Was. Zaczynamy nową edycję telewizji Kontrapunkt. Miasto to teatr przecież i spróbujemy to po raz kolejny udowodnić. Na plecy właśnie emigracji z PRL-u po kół ludności Polski emigranci pomarcowi byli grupą niezwykłą. 29 kwietnia na deskach Teatru Współczesnego jeden z najgłośniejszych, najważniejszych, najbardziej docenianych spektakli ubiegłego sezonu, Zawiski z wygnania, w wykonaniu Krystyny Jandy i towarzyszących jej muzyków. Dlaczego istnieje jeszcze teatr? Pomimo takiej rywalizacji ze wszystkich możliwych sztuk. Mediów, tak, mediów. Sztuk. Mhm. Dlaczego? Teatr istnieje według mnie dlatego, że on jako jedna z niewielu sztuk ma możliwość mówienia prawdy. Ale nie na wprost. To, że teatr jest relacją między widzem a sceną, pozwala mówić wiele rzeczy, których na co dzień balibyśmy się słuchać, balibyśmy się mówić, ale w teatrze jest to dopuszczalne i dzięki temu możemy sobie powiedzieć rzeczy ważne. Jak wam się udaje trafić w gusta publiczności wobec tego? Jak się okaże, czy się udaje. No właśnie, może nam się wcale nie udaje, ale staramy się po prostu konfrontować różne estetyki teatralne, różne style teatralne i nie zamykać się jedynie w naszym guście. To znaczy, to nie jest tak, że to są tylko spektakle, które nam się najbardziej podobają, ale staramy się patrzeć na to w miarę obiektywnie i szukać estetyk, które być może spodobałyby się także publiczności. To znaczy konfrontować, kontrapunktować też ten program, to znaczy, żeby to były rzeczy, które się ze sobą w pewnym sensie zderzają. Przepraszam, bo ja nie słyszałem pytania. Proszę. Przepraszam, a jak pan ma na imię? Ja jestem Leszek. Ja jestem Jakub. Proszę. Jakub. To jest lekkie. Pierwszy moment założenia tej kuli jest straszny. 3 minuty są bardzo nieprzyjemne i nie wiadomo, co jest, gdzie się ma rękę, nogę. Ale po 3 minutach robi się sympatycznie i właściwie to nawet człowiek by chciał tak żyć w takiej kuli. No właśnie. To są nasze kontrapunktowe ludziki, które będą w trakcie festiwalu i przed festiwalem pojawiały się cały czas. To jest dzisiaj pierwszy dzień. Proszę Państwa, zespół telewizji Kontrapunkt dziękuję za obejrzenie tego odcinka oraz zapraszamy oczywiście na następne. Program Kontrapunktu możemy znaleźć w internecie, prawda? Jest. Dziękuję bardzo.